z nami tutaj Janek Rodzik, gratulacje z Kateplatte i Barki. Powiedz, czy nie za ostro? Nie za ostro, dziękuję bardzo. Znaczy ostro ma być cały czas. Mocno się nakręciłem tak naprawdę, byłem zdeterminowany, żeby wygrać ten pojedynek z bardzo doświadczonym przeciwnikiem, jakim jest Maciek Zębik, także wszystko dobrze wyszło. Wiedziałem, że znaczy, było bardzo dużo obaw i co prawda zaskakująco bardzo się bałem przed tą walką, ale to miesiąc, przed 3 tygodnie, im bliżej walki, tym lepiej. Ja zawsze tak powtarzam, Janek, wejdziesz do ringu i już będzie dobrze, już będzie moc i wszystko będzie jak należy. I zawsze tak jest, ale mimo wszystko trzeba przejść tą drogę strachu, lęku. No to tak jak Mike Tyson mówił, że śniłem o nim, śniłem, że mnie pokonuje i tak śniłem, że mnie pokonuje, że mnie upokarza przed wszystkim, a im bliżej ringu byłem, tym byłem mocniejszy, a w ringu byłem Bogiem i nikt nie mógł mnie zatrzymać. No i ja sobie to powtarzam i jest to dobre. A powiedz, na ile ty walką się powiedziałeś o walce? O walce? Znaczy akurat tutaj było bardzo fajnie, bo w sumie miałem się bić 30 września w boksie, ale już od razu dowiedziałem się, że jest szansa zawalczyć w K1 właśnie tutaj pod koniec października. Także miałem spokojnie z 1,5 miesiąca czasu na przygotowanie i poświęciłem się właśnie K1. Oczywiście boks nadal był, ale 6 jednostek w tygodniu również dołożyłem K1, także miałem czas się przygotować. No i popić, tak? Bo jednak jak ktoś nie kopie, no to te nogi są jak spadły. Spytam o tą formę. Czy gdzieś ten sport chodzi ci? MMA? Znaczy, no ja to się powtórzę. Ogólnie to jest tak, że ja jak rozpoczynałem ogólnie swoją przygodę ze sportami walki w wieku lat 13, zajmowałem się na zawodach UFC i gdzieś o tym marzyłem tak naprawdę. Później moja droga prowadziła właśnie w kierunku boksingu, pozbywając się więc zadła na zapasach, szykując się do różnych walk MMA, bo ja kiedyś miałem w ogóle w amatorskiej lidze MMA. Biłem się z Pikłaczem, biłem się z Robertem Stasińskim, z dobrej chyba i wygrane walki, tylko że to amatorskie. Więc chodzi mi to po głowie, aczkolwiek mam jeszcze troszeczkę do zrobienia w boksie i chciałbym zrobić ten pas w WBC Franku Bon, bo to już mnie wrzuca w pierwszą 30. No i co, i mam nadzieję, że już będę się bił poza granicami Polski, bo jednak boks w Polsce jest średni, nie oszukujmy się. Tak, ale to już nie chcę tam sobie wrogów za bardzo robić. Ogólnie no szopka, cyrki różne się dzieją. Ja chciałbym rywalizować sportowo, więc jeśli stanie się tak, że rywalizacja sportowa poprowadzi mnie w kierunku MMA, to ja płynę z... Akurat w tym wypadku płynę z prądem. To nie po prostu jakby cały czas trenuję, wykorzystuję jakby okazje, które mi życie podsyła, podstawia i wykorzystuję jak najlepiej. Jeśli coś właśnie ciekawego pojawia na horyzoncie, to idę i wchodzę na 100%. Więc powiedziałeś prawdopodobnie. No wchodzą do pierwszej 30, no to wiadomo, że możemy myśleć o czymś więcej, ale no na spokojnie. Generalnie co by się nie działo, no to ta walka będzie. Będę starał się właśnie wygrać ten pas, zrobię co w mojej mocy. No i dalej zobaczymy, tak? No i to jest generalnie plan taki. No oczywiście, a dalej będziemy się dostosowywać, bo ja jeszcze jestem tak naprawdę młody, zawsze sobie powtarzam, Janek, 27 lat, czy jakieś 13 lat, no to 40 bym chciał się pobić co najmniej, więc skupa czasu na wszystko, a ja się adoptuję świetnie, więc w sumie wszystko przed tym. Jeszcze nawiążę do tego, ten start na MMA jest jeszcze możliwy. Jak najbardziej jest możliwy. No, zobacz też, czy jest ukłonu, czy Artur Szumilka. Oczywiście ja jestem zupełnie inny. Marek Grzosek, Tomek Sarara, to już było. Naprawdę w tym kierunku pójdźmy. Więc jak najbardziej. Tylko chłopaki starsi ode mnie. Ja jeszcze mam troszeczkę czasu. Chciałbym umocnić swoją pozycję jak najbardziej mogę właśnie w boksie w K1 raczej. Jakbym miał na przykład celować w Glory czy UFC, co nie? Więc generalnie to tak już jakby to spadło w karty. Myślę, że Glory to ostatnio nie potraktowało fajnie. Właśnie, więc... Skończ z nim, kropka.
Zawsze jest w ogóle bardzo w porządku. Człowiek bardzo spokojny, opanowany, wyrechowany. Podaliśmy sobie ręce, nie było żadnej złych chwili i to mnie zaskoczyło i to było naprawdę takie bardzo w porządku, no bo jednak brakuje szacunku troszeczkę ostatnio na świecie, a ja sporty walki jednak uczą tego szacunku i właśnie fajnie, że... No pewnie, że tak. No generalnie no to ja jestem wojownikiem, honor, lojalność, braterstwo, ciężka praca. Także kurczę. Maćkowi dziękuję za walkę. Mam nadzieję, że nie ma do mnie pretensji z tego, co mi mówi, to nie ma. I w ogóle to był zaszczyt z tym. To jest to, co kochamy w tym sporcie. Ale ja podrążę to. Dobra, chciałem spytać, czy nie czujesz, że to jednak wypiera te sporty tradycyjne, powiedzmy, boxing. Bo wydaje mi się, że coraz więcej ludzi chce oglądać MMA, bo robi się po prostu ciekawsze. Tak, robi się ciekawsze, bo poziom jest dużo lepszy. Pamiętam, że kiedyś jeszcze się oglądało walki i tak ludzie mi patrzyli, no w parterze, o, położą się coś tam i jak były mieszane gale, na przykład K1 i MMA, no to wtedy K1, stójka. Ludzie czasami nawet nie wiedzieli, że w ogóle to jest różnica, że oni się nie biją w MMA, tylko myśleli, że biją się po prostu w stójce. Więc generalnie to robią robotę, teraz ten poziom jest stójki dużo lepszy, ogólnie MMA się cały czas rozwija, zawodnicy są bardziej wszechstronni, to jest fajne. No i tak jak teraz rozmawiamy, to się podkręcam, no i generalnie będzie taka sytuacja, że ja przejdę. Tylko no to trzeba dużo roboty zrobić. Zapasy mam całkiem niezłe, ale to trzeba. Ja, tak jak ktoś chodzi tylko na 100%, więc bym musiał. Prawdopodobnie wyłączyłbym się w ogóle na rok czasu z jakichkolwiek startów i pojeździł po świecie trochę robić właśnie parter. Może nie grafik, dlatego bo ja nie. Jednak zapasy. Znaczy, to nie jest tak. Generalnie kickboxing, uważam tak, że kickboxing jest jakby taką podstawą, filarem, który pozwala mi wykierunkować się w jedną czy drugą stronę. No i ten boksarz owocuje w K1 całej sztuce. No, także generalnie będę dokładał, a ja nie jestem kapa w parterze, ciężko mnie sprowadzić. Wychodzę też całkiem sprawnie, no nie jestem wychodzącym tego parteru, bo tak naprawdę średnio to lubię, w sensie pod względem dźwigni, bola, ten. Ja lubię dusić, wychodzić, obalać, bić, więc... Tak. Nie, no jak najbardziej śledzę. Może bardziej, szczerze mówiąc, tą Babilon oglądam, KSW oglądam. Jak kogoś lubię, to oglądam. Akurat ja nie jestem takim zawodnikiem, który tylko... Nie jestem takim mega patrzonym kibicem sporty walki. Ja po prostu to robię, to jest moje życie, więc ciężko też cały czas trenować i jeszcze oglądać i się tym tak jarać, co nie? No to raczej to nie. Słuchaj, zapytam teraz o coś takiego. O Big Fight, tak? Znaczy ja nie mam z tym żadnego problemu. Trochę nie lubię, że oni tak plują na siebie i wiadomo. Ale to jest sceneria, to jest show. Ja na przykład jestem również trenerem, więc widzę, że do mnie przychodzą młodzi jakby adepci. Właśnie przez to, że zobaczyli jakieś walki freakowe, zaczęli trenować, zobaczyli, że to jest jednak ciężkie, że to jest jednak fajne. Ogólnie robi się więcej rekreacji, jeśli chodzi o salę treningową, dużo ludzi, więcej rekreacji, więc w sumie no, ogólnie można dla nas lepiej, bo możemy na tym zarobić troszeczkę. Czyli wszyscy, no i co? I generalnie jest sporty walki po prostu w Polsce coraz bardziej jakby popularne, tak? Właśnie dzięki też również Big Fightom, bo dużo dorosłych ludzi gdzieś tam właśnie czy moich sponsorów, czy coś, bojony, może na SPK, bojony, coś tam. Nie oglądałem, no bo jak obejrzałem którąś galę, no to mówię, Boże, super gala, świetna oprawa, wszystko jest piękne i brakuje tylko jakości walki, co nie? Ale tylko, a tak naprawdę jest wszystko, są pieniądze, są, bo wiecie, przyjść na galę, gdzie nie ma kibiców, no to jest tak trochę, no bo jednak chcemy mieć się takiego bić, a jeśli ludzie tego nie oglądają, nie dajemy im emocji, to jest jednak to przykre. Jak właśnie można to położyć, wydaje mi się, że te fliki idą w kierunku takiej trochę fuzji, żeby właśnie już coraz więcej pychać walk takich na poziomie gdzieś we fliki, tak jak kiedyś było na przykład KSW, tak się zawsze dużo gadam. KSW było tak, że na przykład były walki normalnie profesjonalne i na przykład flikowe, tak? Później na początku Buzia, Najman, coś tam, tak? Wrzucane w różne. A tutaj są flikowe i są wrzucone na przykład profesjonalne walki. I myślę, że będzie ich coraz więcej i że będzie to takie przeplatane, trochę miksik, nie? Właśnie jeden zawodnik, że nie da się odliczyć.
czy nie da się. Czy to się da, ale generalnie no, triki były zawsze, czyli Japonia, Japonia zawsze robiła wielką wróci, nie wiem, bójkę dwumetrowego gościa z takim jak ja na przykład, wielkiego, jakiegoś, no wiadomo, tak, były triki, no. Tylko że teraz to idzie w kierunku, nie wiem, baba z brodą kontra haszem, tak, ale nie będzie na to, znaczy to nie potrwa długo, ja uważam, że to się też przeje, wszystko się przejada i będzie miejsce na ten kompromis. Ja nie mam nic przeciwko pliką, jest spoko, ale myślę, że to będzie szło w kierunku bardziej profesjonalnego. I oby tak było, by to sport się obronił. Na koniec się spytam, bo mówiłeś tutaj, że jeszcze miałeś amatorską walkę z Mówikłaczem za nieco ponad miesiąc, on będzie walczył o was z Sebastianem Przybyszem. Jak pakujesz to starcie, bo myślę, że to Ciężko, Sebastian Przybysz jest naprawdę też mocny zawodnikiem. Kuba, kurczę, no... No już dużo kibiców myślało, że... Nie, no Kuba, kurde, no ciężko, nie, nawet nie chciałbym typować. Świetni zawodnicy, świetni w ogóle zawodnicy pod względem takim sylwetkowym, jakby osobowościowym i umiejętnościowym. Nie chcę typować, szanuję jednego i drugiego. Oczywiście Kubę znam bardziej, więc takim jakby sercem i przez to, że jak się kogoś zna, no to jest się trochę za nim bardziej. Więc oczywiście będę trzymał kciuki za Kubę, bo też mieliśmy okazję się spotkać w Tajfunie właśnie w klubie, kiedy prowadził seminarium i tak myknął. No i tak to są może kiedyś rewanż, czy nie? A on mówi, nie no, Kuba, poskręcałbyś mnie, kurczę, teraz daj mi kilka lat. No może nie przesadzajmy, ale ze dwa lata bym chodził. Nie, to raczej by nie przyszedł. Chciałbyś coś pozdrowić na koniec? Dziękuję wszystkim sponsorom, pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi i... Dziękuję wszystkim, którzy tam kibicują i trzymają kciuki. Sam dzień jest zaprawdę sportowcą. Dziękuję. Trzymajcie się.